Jedwab. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forum.g2.com. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na panelu Longevity. Czy opanujemy zdolności przedłużania życia? Myślę, że temat bardzo na czasie i interesujący wszystkich, którzy tutaj są, bo przecież chcemy żyć dłużej i przede wszystkim w dobrym zdrowiu. Ja nazywam się Anna Zimny-Zając, jestem redaktorką naczelną meddonet.pl, a ze mną znamienici goście. Pani profesor Monika Puzianowska-Kuźnicka, kierownik zespołu kliniczno-badawczego epigenetyki człowieka w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej. Dzień dobry. Pani Joanna Bęż, founder and CEO Longevity Center. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan doktor habilitowany Piotr Bandosz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i członek Rady Naukowej Vika Life. Dzień dobry. I pan profesor Tadeusz Trzyszka, technolog żywności i żywienia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry. Zacznijmy naszą rozmowę, kiedy myślimy sobie o długowieczności, kiedy myślimy o dobrym zdrowiu, to bardzo często zaczynamy myśleć też o genach. I wielu z nas myśli, że geny to podstawa, to znaczy, że jeżeli mam dobre geny, będę żyć długo, a jeżeli wylosowałem nie najlepsze geny, to będę żyć znacznie krócej. Pani profesor, czy rzeczywiście tak jest, a może niekoniecznie? No, są już bardzo liczne badania, które wskazują na to, do jakiego stopnia geny są odpowiedzialne za zdrowe życie i za jego długość. I w tej chwili wiemy, że do 9. dekady życia przede wszystkim za to, w jakim stylu i jak szybko się zestarzejemy, odpowiadają czynniki niegenetyczne. Badania na bliźniętach jednojajowych wykazują, że mniej więcej właśnie do 9. dekady życia geny odpowiadają za to, jak szybko się zestarzejemy i w jakim stylu, mniej więcej w 25%, co pozostawia nas z 75%, które muszą być zagospodarowane przez inne czynniki i są to przede wszystkim czynniki środowiskowe. Dopiero u osób, które są starsze, czyli wchodzą w 10. dekadę życia, geny zaczynają odgrywać główną rolę, co oznacza, że osoby te bardzo długowieczne rzeczywiście mają statystycznie rzecz biorąc nieco lepsze wyposażenie genetyczne niż przeciętna populacyjna. Natomiast większość z nas jest osobami średnio wyposażonymi genetycznie i dlatego nas powinny przede wszystkim interesować warunki środowiskowe, które tak wpływają na nasz genom i na nasz metabolizm, że albo się zestarzejemy szybciej i będziemy chorzy i umrzemy wcześniej, albo wręcz odwrotnie, będziemy długo i zdrowo żyć. Innymi słowy, środowisko to jest klucz do tego, w jaki sposób większość z nas będzie się starzała. Niemniej jednak, nawet jeżeli mamy zwykłe tylko wyposażenie genetyczne, to nie znaczy, że nie możemy przekroczyć 90 czy nawet 100. Tylko my będziemy musieli, ci przeciętnie genetycznie wyposażeni, będziemy się musieli starać znacznie bardziej, jeśli chodzi o właśnie środowisko szeroko pojęte, w porównaniu z tymi ludźmi, którzy mają lepsze wyposażenie genetyczne. Pani profesor, coraz częściej mówi się o epigenetyce. Co to takiego jest i dlaczego właśnie mówimy o niej coraz częściej w kontekście do samej genetyki? Jak Państwo wiecie, wszyscy mamy geny i geny mają swoją sekwencję i my mamy takie, te same geny, ale one nie są takie same, ponieważ posiadamy różne ich odmiany i to ewidentnie widać, kiedy popatrzymy na siebie, prawda? Wszyscy mamy nos, dwoje oczu, usta, ale każdy z nas wygląda inaczej i za to odpowiadają różnice na poziomie sekwencji genów. Ale jest jeszcze drugi element, o którym się nie myśli, a który jest równie ważny jak sekwencja genów, czyli genom. Jest to tak zwany epigenom. Są to różnego rodzaju modyfikacje naszego materiału genetycznego, które nie zmieniają jego sekwencji, ale wpływają na aktywność genów. Dla funkcjonowania organizmu ludzkiego ważna jest w związku z tym nie tylko sekwencja, czyli odmiany genów, ale również poziom ich aktywności. Można mieć najwspanialszy gen, ale jeżeli jest on zbyt mało aktywny lub za bardzo aktywny w stosunku do tego, jak trzeba, to będziemy chorzy albo się zestarzejemy za szybko.
I właśnie jednym z głównych elementów, które decydują o poziomie aktywności genów, jest właśnie nasz epigenom. I na epigenom możemy wpływać warunkami środowiskowymi. Epigenom jest stały, dlatego że my się z nim rodzimy, tak? I mimo że każda nasza komórka ma ten sam genom, to jedna komórka jest komórką wątrobową, a inna jest komórką skóry. I właśnie epigenom jest odpowiedzialny za to, że z jednego zestawu genów powstają różne tkanki. Ale epigenom, mimo tego, że jest stały, może być w subtelny sposób modyfikowany właśnie przez warunki środowiskowe. Czyli, pani profesor, przez styl życia. Przez, tak, nazwijmy to stylem życia i tutaj przede wszystkim na czoło wysuwa się dieta, ale nie tylko. To są wszystkie używki, narażenia na toksyny środowiskowe, aktywność fizyczna. To wszystko, co nazywamy ogólnie stylem życia. I możemy dzięki właśnie tym czynnikom w subtelny sposób modyfikować nasz genom, to wpłynie na aktywność naszych genów i w związku z tym możemy albo na przykład wolniej lub szybciej się starzeć, albo, co może powinno do Państwa bardziej przemówić, mieć większe lub mniejsze ryzyko wystąpienia chorób, które nam skracają życie, a na pewno je utrudniają, takich jak choroby układu krążenia, neurodegeneracja, czy nawet choroby nowotworowe. W większości przypadków tych wszystkich ciężkich chorób tak naprawdę za ich wystąpienie odpowiedzialne jest środowisko. Bo my możemy mieć odmiany genów, które są bardziej ryzykowne lub mniej ryzykowne, ale do tego musi się dodać wpływ środowiska w większości przypadków, żeby choroba wystąpiła lub nie. Dlatego tak kluczowe jest poznanie epigenomu i pamiętanie, że w ogóle takie pojęcie istnieje. Nie tylko genom, ale i epigenom, bo to on umożliwia nam ingerencję w to, w jaki sposób będzie przebiegało nasze życie. To ja kolejne pytanie skieruję do pana doktora Van Dosche o ten styl życia. Jak to jest, na co wpływa, na jakie choroby i jak to wygląda u nas w Polsce, bo Narodowy Test Zdrowia Polaków przeprowadzony przez serwis medonet.pl no pokazuje, że nie najlepiej z dbaniem o zdrowy styl życia wśród Polaków. Tak, ja myślę, że w ogóle Polska jest świetnym przykładem, jak bardzo ten styl życia wpływa na naszą długowieczność, bo jakbyśmy się zastanowili, dlaczego w Polsce życie się tak bardzo wydłużyło, bo fakty są takie, że w latach 80. całkowita umieralność w Polsce, taka standaryzowana do wieku, czyli po uwzględnieniu tego, że się populacja i tak starzeje, więc ta liczba zgonów naturalnie rośnie, ta standaryzowana umieralność rosła, natomiast gwałtownie w 1991 roku zaczęła spadać i dzięki temu, no powiedzmy do wybuchu pandemii COVID, to życie przeciętne w Polsce wydłużyło się około 8 lat dla mężczyzny, około 7 lat dla kobiety. To jest olbrzymia różnica. I trochę nas przyhamowała pandemia COVID. Cofnęliśmy się jakby o 10 lat w tym postępie spadającej umieralności. No i mamy analizy, które mówią, dlaczego tak się stało. I to... Dlaczego? Więc tak, no, kandydaci są główni dwaj. Pierwsze to jest to, że lepiej leczymy. W ogóle, które choroby? Przede wszystkim takim głównym, można powiedzieć, driverem tej redukcji umieralności była zmniejszająca się umieralność sercowo-naczyniowa, czyli na choroby serca, te na tle miażdżycy i na choroby naczyniowe mózgu, przede wszystkim serca. To ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że to są te choroby, które zabijają każdego roku największą ilość Polaków. Choroby onkologiczne są niżej. Tak, i tu głównie nastąpiła zmiana. Jakby to nas właśnie nam tak bardzo pomogło. Natomiast kandydaci są dwaj. To pierwsze, że poprawiła nam się terapia, prawda? Właściwie tak prawdę mówiąc, to my od lat 90. stosujemy taką terapię w kardiologii, która jest oparta o dowody naukowe. Mamy jakby bardzo poprawiła się jakby jakość tego leczenia, w sensie stosujemy, my to mówimy, leczenie oparte na faktach, czyli mamy konkretne dowody, że ten i ten lek dany temu pacjentowi przeciętnie zmniejsza ryzyko jego zgonu w ciągu roku o 30%, tak przykładowo, prawda? Więc tu mamy wielki postęp. A drugim kandydatem właśnie był ten styl życia. I z tych analiz, które są, wynika dość jednoznacznie, że ten styl życia miał tutaj dużo większą rolę. On odpowiadał za mniej więcej 2/3 tego efektu przynajmniej.
A z tego stylu życia, i tu się zgodzę z panią profesor, absolutnie jakby powiem to z drugiej strony, dieta miała największe znaczenie, zmiany diety. I to, co ciekawe, była dieta, nie do końca tak się stało, że my zaczęliśmy jeść co innego, bo chcieliśmy być zdrowsi, tylko zmiana diety była związana z zmianą naszego środowiska, takiego zewnętrznego, ekonomicznego. W 90 roku po uwolnieniu cen żywności, jakby relatywne ceny różnych produktów żywnościowych się zmieniły na korzyść akurat tych zdrowszych, głównie zdrowszych źródeł tłuszczów, tłuszczów pochodzenia roślinnego. A poza tym zwiększyła się dostępność i różnorodność żywności na rynku. I no z tych opublikowanych danych wynika, że to w sumie odpowiadało za jakieś 2/3 tego efektu. Mówimy o diecie. Ja znowu się powołam na Narodowy Test Zdrowia Polaków. Wypełniło go w tym roku ponad 350 tysięcy osób, więc myślę, że tutaj podstawa do wyciągania wniosków jest dosyć silna. No i niestety pokazał nam, że tylko co trzeci Polak codziennie włącza do swojej diety warzywa, nie licząc ziemniaków. Czyli tylko 30% z nas codziennie jada warzywa inne niż ziemniaki. Panie profesorze, to tak powinna wyglądać dieta? Zdrowa? Bardzo dziękuję za wypowiedź, zarówno pani profesor wprowadzającą odnośnie epigenetyki, tutaj możliwości właśnie regulowania diety naszej. Chcę podkreślić, że jak mówi literatura, prawie 60% naszego zdrowia to właściwa dieta, to dobre odżywiania, to wysokiej jakości żywność. I mówiąc też o bo aspekt jest przedłużenia życia, to myślimy o przedłużeniu życia, ale w zdrowiu. Bo cóż, że będziemy przedłużać życia, mamy być ciągle wiecznie chorzy. Więc stosowanie właściwej diety to oznacza też, że powinniśmy stosować zarówno surowce do przetwórstwa, do produkcji żywności, jak już samą żywność nisko przetworzoną, a więc nie wprowadzającą dodatkowych substancji, które mogą być negatywne dla naszego zdrowia, bo większość chorób cywilizacyjnych jest związanych przede wszystkim z naszą, no, tym pędem życia, z niską jakością spowodowaną z jednej strony stresem. Stres będzie napędzać właśnie choroby cywilizacyjne, do tego złe odżywianie, no bo wpadniemy do McDonald'sa, zjemy trochę jakichś frytków, smażonej produktów, no to oczywiście w pewnym czasie zaczynają się zaburzenia układu naszego trawiennego, to dalej prowadzi do zaburzenia chorób serca, o tym tu mówiono, i nowotworów, zwłaszcza stres będzie miał na to wpływ. Stąd też jesteśmy bardzo zorientowani na pewne programy edukacji żywieniowej, nastawienie zarówno od szkoły, od przedszkoli do wieku senioralnego, właściwego zrozumienia diety, z właściwego odżywiania, właściwego korzystania ze środowiska. I tutaj chcę podkreślić, że my już w 2016 roku rozpoczęliśmy wielki program Zielona Dolina Żywności i Zdrowia wspólnie Uniwersytet Przyrodniczy i Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Ten program realizujemy właśnie z nastawionym między innymi na produkcję żywności wysokiej jakości, z jednoczesnym programem edukacji żywieniowej. Niestety ten COVID nam trochę przerwał i to rzeczywiście się trochę podłamało, ale liczę na to, że ze względu na to, że jest to program wojewódzki, ale stał się również programem rządowym w ramach SOR-u, że będziemy propagować właśnie żywność wysokiej jakości, wytwarzana w właściwych warunkach, zarówno klimatycznych tutaj w naszych warunkach, ale również certyfikowana. Bo żywność musi przejść, jeśli mówimy o ekologicznej żywności, ona musi autentycznie być ekologiczna, musi być certyfikowana, dlatego musi być pewien system. I taki system jest zapewniony przez nasz program Zielonej Doliny, który chcemy bardzo mocno rozwijać. Chcę też podkreślić jedną rzecz, że nasze predyspozycje, mówi Pismo Święte, to kiedyś żyli nawet 900 lat, Adam, Set i Noe. Nie wiadomo, czy to oni tyle żyli, czy ich rody, ale w każdym razie mamy predyspozycję do długowieczności. I jeśli wykorzystamy ten element, o których tu pani profesor wspominała, właśnie epigenetyczny, gdzie
Te 75% to właśnie możliwość życia powyżej nawet setki. Ktoś powiedział, że to jest możliwe, nawet 120 mamy podobno genetycznie uwarunkowane, pani profesor będzie lepiej wiedziała. Jeśli będziemy się dobrze odżywiać, ja nie chcę tu mówić o szczegółach, bo my możemy z tych normalnych surowców roślinnych wyciągać też biosubstancje, czyli tworzymy pewną grupę suplementów diety, ale suplementy diety troszeczkę nam się zdepolowały, ponieważ zaczęto produkować w każdych warunkach i każdy. Natomiast chodzi tutaj również o nutraceutyki, substancje bioaktywne, które możemy wprowadzić do żywności w ramach żywności funkcjonalnej, a więc tworzy się cała formuła, nowa formuła właśnie możliwości odżywiania naszych obywateli, ludzi z całym programem właśnie edukacyjnym. I to mówiąc ogólnie, nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest bardzo dużo do powiedzenia, robimy wiele projektów. I tylko nadmienię jeszcze na koniec tego mojej wypowiedzi w tym momencie. Profesor Szuba prowadził tutaj na Dolnym Śląsku ponad 2000 kohorta badania w ramach programu PURE, to jest kanadyjski wielki program, gdzie przewraca, przepraszam, że to tak powiem, całą tą piramidę żywnościową, bo się okazuje, że solą nie jest aż tak, że nadmiar soli mniej szkodzi jak niedomiar. Przepraszam, bo ja tak cytuję profesora, bo on kiedyś miał taki referat u nas. Tłuszcze zwierzęce okazują się doskonałymi tłuszczami, jeśli chodzi o nasze zdrowie, bo są nienasycone i tu są bardzo mocno zalecane. A najlepszym produktem, jeśli chodzi o żywność, w dietetyce są jaja. Tu bym bardzo Państwa zalecał, bo tam nie ma żadnego haka. 200 tysięcy ludzi na całym świecie, prowadzone są na całym świecie badania, nie znaleźli żadnego, przepraszam, haka na produkt surowce jajczarskie. Jest to niskokaloryczne, bo tylko 75 kalorii ma jedno jajo, ma w zasadzie cały zestaw aminokwasowy, witaminowy, z wyjątkiem witaminy C. Jest to niskokaloryczne i bardzo zdrowy ze względu na to, że łatwą przyswajalność tych biosubstancji. Możemy dużo na ten temat mówić, ale myślę, że jeszcze moi następcy będą też się... Ja jeszcze bym została chwilę przy panu profesorze, bo znowu powołując się na wyniki Narodowego Testu Zdrowia Polaków, ale to są takie najaktualniejsze tak naprawdę badanie zdrowia w tym momencie, było przeprowadzane dwa razy. Po raz pierwszy tuż przed pandemią, po raz drugi, druga edycja po roku pandemii. I bardzo ciekawe wyniki w obszarze, znowu wrócę do tych warzyw i owoców. Spożycie warzyw i owoców wzrosło rok do roku 3-4 punkty procentowe, codzienne, to ważne, codzienne spożycie. Natomiast jeśli chodzi o suplementy diety, tutaj mamy wzrost codziennego spożycia suplementów diety o 7 punktów procentowych. To co, suplementy nam pomogą, jak nie będziemy dbać o te podstawy? Nie, to musimy... No musimy bo tak myślą Polacy. Zrównoważony rozwój przede wszystkim. Oczywiście suplementy dobrze wykonane, ja bardzo jestem tu wrażliwy na tym punkcie, dlatego że jest lansowanych wiele suplementów, które w zasadzie nic nie znaczą. Są technologicznie źle przygotowane, rozreklamowane, a są też suplementy, które rzeczywiście są poprawną, nazwijmy to, technologią wykonane i w właściwy sposób są dozowane. To jest wielkie pole do działań. Myślę, że nowy program, siedzi tutaj pan dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nowy program, jaki będzie prawdopodobnie w przyszłym roku, NutriStrateg, pozwoli nam ukierunkować właściwie proces, czy nawet cały program żywienia, przede wszystkim świadomość u ludzi, budowania świadomości, jeśli chodzi o sam program żywienie i właśnie te suplementy. Suplementy to jest w zasadzie to jest żywność, ale też mogą być podawane w postaci takiej jak farmaceutyki. Na to musi być odpowiednia zgoda i odpowiednia technologia, odpowiednia certyfikacja. Nie zawsze się tego trzymamy. Jest to też spontaniczne. Mamy suplementów na rynku chyba kilkadziesiąt tysięcy, jak dobrze pamiętam. I one są rzeczywiście, jedne są rzeczywiście, które pomagają, wspomagają. One mają wspomagać profilaktykę. Suplementy są niezwykle ważne w profilaktyce zdrowotnej. Polacy zaczęli to spontanicznie. Ja wiem, że wzrosło, jak pani powiedziała,
Może rok do roku, jak pani mówi, 7%, ale w stosunku do ostatnich 10 lat to kilkadziesiąt procent spożycia suplementów. Jest to dobre zjawisko, ale też za tym powinna iść jeszcze edukacja, żeby te suplementy były w właściwy sposób wykorzystywane. I bardziej tutaj realizujemy ostatnio żywność funkcjonalną, gdzie te bioaktywne substancje izolowane z surowców pochodzenia zwierzęcego czy roślinnego mogą być wspomagające do różnych produktów, czy to na bazie mleka, jaj, czy właśnie tutaj produktów owocowo-warzywnych. Tu musi być właśnie ta racjonalność i taka zrównoważona formuła. I słowo klucz, wspomagające, a nie zastępujące. Wspomagające wyłącznie, tak. Pan profesor wspomniał o tym, że mamy potencjał do długowieczności, a pani profesor stulatków bada. Co z tych badań już wiemy, pani profesor? Rzeczywiście już w 1997 roku rozpoczęliśmy pierwsze pilotażowe badania polskich stulatków, które się potem rozwinęło w pełen program badań Pol100. Następnie wyewoluowały z tego kolejne badania grupy senioralnej w Polsce, Polsenior 1 i Polsenior 2. Mamy zgromadzonych w naszej bazie materiały biologiczne od kilkuset stulatków i osób ponad 95-letnich. I rzeczywiście obserwujemy również pewne wspólne na przykład cechy. Oczywiście to może być obserwacja przypadkowa, ponieważ ona zawsze wymaga potwierdzenia na innych grupach w sposób niezależny, ale na przykład zaobserwowaliśmy, że jeżeli już jesteśmy przy diecie, że większość z naszych stulatków miała za sobą okresy głodu lub niedojadania. Innymi słowy, to się bardzo dobrze komponuje z tym, co wiemy na temat diety niskokalorycznej, pełnowartościowej, która jest w tej chwili jedyną dobrze udokumentowaną interwencją środowiskową wydłużającą życie i zdrową jego fazę, jeszcze nie u ludzi, ale również już u zwierząt naczelnych, a my od nich naprawdę bardzo mało się różnimy, jeśli chodzi o naszą genetykę i epigenetykę, więc nie ma tutaj podstaw, by nie sądzić, że również dieta niskokaloryczna, pełnowartościowa nie będzie skuteczna również u ludzi. Oprócz tego zaobserwowano, że są to osoby z reguły o pogodnym usposobieniu. Zaobserwowano na przykład, że 100 lat osiągają częściej kobiety, które nie miały dzieci, niż kobiety, które miały dzieci. To są takie chyba najbardziej spektakularne obserwacje. No, grupa była zbyt mała, żeby mogła w tej chwili Państwu podać na 100% pewne informacje, w jaki sposób można w zdrowiu dożyć setki, ale powiem, że niektóre ze spotkań z tymi ludźmi były rzeczywiście oszałamiające. Na przykład 104-letni pan, który czytał książkę bez okularów. No to ilu z Państwa jest w stanie, mając lat 30, 40 w tej chwili, czytać bez okularów? No, ale myślę, że tutaj jednak ta dieta i odpowiednie nastawienie psychiczne do życia, one wpływają na naszą biologię po prostu. Za pośrednictwem epigenomu, za pośrednictwem hormonów, po prostu powodują, że się wolniej starzejemy. To, co jest kluczowe dla długowieczności i zdrowego starzenia, to jest właśnie takie odpowiednie podejście, które powoduje, że proces starzenia postępuje wolniej. Mniej dla tego zdrowego starzenia i dłuższego życia istotne są odmiany genów czy ryzyko zachorowania na różne choroby związane z wiekiem, a właśnie tempo starzenia. A na to możemy troszkę wpływać, właśnie manewrując swoim środowiskiem szeroko pojętym. Czyli wiemy już, jak w teorii dbać o siebie, a jak w praktyce pani CEO Longevity Center, pani Joanno, państwo każdego dnia osobom, które przychodzą do państwa, no, starają się pomóc w tym lepszym życiu w zdrowiu, dłuższym życiu w zdrowiu. Tak, to jest nasz główny cel. W ogóle zaczęliśmy od tego, żeby dobrze zrozumieć procesy starzenia się przede wszystkim, no bo żeby wprowadzić jakiekolwiek interwencje, musimy wiedzieć, czym dysponujemy. Więc też zaczęliśmy od Polski, teraz otwieramy kolejne centrum w Niemczech. I jesteśmy takim centrum, które rzeczywiście na podstawie już dostępnej
naprawdę szerokiej wiedzy na temat długowieczności, tego, co na nią wpływa na świecie, na temat dokładnych badań wieku biologicznego, bo to jest jeden z takich aspektów, o którym jeszcze tutaj nie mówiliśmy, a tak naprawdę my się bardzo różnie starzejemy. Z jednej strony wpływają na to, no już wiemy, że w mniejszym stopniu geny, na pewno epigenetyka, ale też jest dużo innych aspektów, o których tutaj pani profesor i państwo również wspomnieli, które już tak naprawdę też możemy zmierzyć. I wdrażamy powoli to, co jest już sprawdzone, to, co już z jednej strony jest też wdrożone do medycyny prewencyjnej, ale bardzo dużo tych aspektów, takich jak wiek biologiczny, to nie są jeszcze rozwiązania medyczne i myślę, że troszeczkę jeszcze zajmie nam czasu, ale tak samo te wszystkie, bo my też zajmujemy się technologiami, które pomagają nam utrzymać motywację w dobrym, że tak powiem, utrzymaniu dobrego stylu życia, czyli chociażby pierścionki, które pomagają nam mierzyć sen, stres, ilość kroków. Myślę, że część z Państwa na pewno też ma zegarek, czy to Apple, czy jakiś inny, który też pomaga nam przynajmniej mierzyć kroki, co już jest takim pierwszym krokiem. Ale tak naprawdę naszym głównym celem jest to, żeby nauczyć ludzi odpowiedzialności, naszych klientów odpowiedzialności za swoje zdrowie. I też jeżeli jesteśmy w stanie coś zmierzyć, to wiemy, czy potrzebujemy suplementacji, czy nie, czy ta suplementacja przez jakiś czas, którą stosowaliśmy, jest odpowiednia i odpowiednio wpłynęła na nasze hormony, nasz metabolizm, nasz mikrobiom i czy na niektórych aspektów nie możemy poprawić chociażby dietą. Też tutaj wspomnieliśmy o ruchu. Ruch to też jest bardzo ważny aspekt. My też zajmujemy się z jednej strony metabolizmem, ale też mitochondriami, bo też bardzo mało jeszcze wiedzy w zakresie zastosowań medycznych, szczególnie wśród lekarzy, jest na temat wykorzystania właśnie potencjału mitochondriów, które dziedziczymy po linii kobiecej. Po linii kobiecej, no i na które naprawdę bardzo mocno wpływamy i też sposobem myślenia, dietą, tym właśnie dotlenieniem organizmu odpowiedniego, a one z kolei wpływają bardzo mocno na bardzo wiele aspektów naszego zdrowia, włącznie z naszym zdrowiem psychicznym, z naszą odpornością i z tym, jak sobie radzimy w ciągu dnia. Także my staramy się być takim centrum, które jest przewodnikiem po zdrowym życiu. Mamy różnego rodzaju narzędzia, które coraz więcej tych narzędzi wprowadzamy na rynek. No najwięcej tych rozwiązań jednak jeszcze przychodzi z zachodu. Tutaj już też niektóre uczelnie w Polsce zaczynają bardzo głęboko wchodzić w te tematy i mam nadzieję, że też uwarunkuje to możliwość korzystania z tych narzędzi również lokalnie. Chociażby tutaj epigenetyka. My jesteśmy jedynym miejscem w Polsce, które w tej chwili robi badania epigenetyczne komercyjnie. W sensie badamy zarówno geny, ale przede wszystkim zajmujemy się epigenetyką. Czyli tym, jak to, co jemy, wpływa na dzisiaj, na nasze zdrowie. I to, co jest najciekawsze w wieku biologicznym, myślę też w aspekcie epigenetycznym, to to, że na to możemy wpłynąć, możemy to zmierzyć. Więc nie wiem, po 6 miesiącach chociażby stosowania odpowiedniej diety, czy głodówek przerywanych, czy nutriseutyków, jesteśmy w stanie zmierzyć, zobaczyć, czy idziemy w dobrym kierunku. No i tutaj bardzo się cieszę, że pani też wspomniała o tym, że te geny w pewnym momencie jednak decydują. Natomiast my na ten nasz potencjał długowieczności pracujemy przez całe życie. I też nasi klienci to nie są osoby po 60, 70 roku życia, ale to są w większości 30-latkowie, kiedy już zaczynamy zauważać, że niby robimy to samo, ale tutaj zaczęliśmy tyć na przykład, albo co się dzieje z naszymi hormonami. Nie mamy do końca coś się zaczyna zmieniać i wtedy zaczynamy się interesować tym swoim zdrowiem trochę bardziej, więc może tak drogą wstępu.
A kiedy mówimy o długowieczności, toż nie możemy pominąć tematu chorób cywilizacyjnych, bo większość z nas niestety albo już cierpi, albo będzie cierpieć. Znowu dane z Narodowego Testu Zdrowia Polaków, 47% z nas, mówimy wyłącznie o osobach dorosłych, cierpi na długotrwałe problemy zdrowotne, w tym choroby przewlekłe, no bo wiemy, że wspomniane już tutaj choroby sercowo-naczyniowe, ale też choroby onkologiczne, cukrzyca, to są te choroby cywilizacyjne, które dotyczą coraz większej części z nas, no i też niestety znacząco wpływają na skrócenie życia. Już tak patrzę na pana doktora, bo pani Joanna wspomniała o motywowaniu, no bo często my w teorii wiemy, jak zadbać o nasze zdrowie, ale no niestety często się na tej teorii kończy. Nie przekuwamy tego w praktykę. Panie doktorze, jak zmotywować się, żeby nie tylko wiedzieć, ale przede wszystkim robić dobrze? Tak, to jest wielki problem tak zwanej prewencji pierwotnej, czyli zapobieganiu chorób u osób jeszcze zdrowych. Mamy metody zapobiegania, bardzo skuteczne. Problem jest taki, że ta osoba, która zostanie uratowana, nie wie o tym. Bo my nie wiemy, kto zyskał, kto nie zyskał, gdyż operujemy jedynie prawdopodobieństwem wystąpienia choroby. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne w wydanych zaleceniach teraz w sierpniu swoich nowych wprowadziło takie zalecenie, żeby u pacjentów z nadciśnieniem, z podwyższonym cholesterolem... Wtrącę, że nadciśnienie to jest największy zabójca, tak? Pierwsza choroba, która zabija najwięcej osób w Polsce. Tak, według... Nie boli przez długi czas. Tak, chociaż ja bym akurat osobiście, wiem, absolutnie to jest to, o czym się pisze w literaturze, ja nie jestem do końca pewien, czy jednak te lipidy nie mają tutaj równie co najmniej dużego znaczenia. Natomiast właśnie Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne w tym roku wprowadziło takie zalecenie, żeby pacjentom obliczyć ich oczekiwane trwanie życia bez choroby sercowo-naczyniowej i powiedzieć, o ile przez narzędzia modelu statystycznego, który właśnie matematycznego, który potrafi jakby to obliczyć, żeby powiedzieć, jeśli pan obniży, rzuci mi palenie, tak, to będzie pan żył bez choroby o 5 lat dłużej, prawda? No więc pytanie tylko, czy ograniczać to jedynie do osób, które już są chore. My jesteśmy, wiedza na temat ryzyka związanego z niezdrowym stylem życia jest bardzo dobra w tej chwili. Mamy bardzo dobrze udokumentowany wpływ aktywności fizycznej, różnych aspektów diety, czy też palenia papierosów, to już trudno, właściwie chyba o lepsze dowody prawie, że w medycynie. Dlaczego nie robić tego u osób jeszcze zdrowych? Tak? Więc to narzędzie, które my stworzyliśmy, taki model trwania życia, ma na celu odpowiedź na pytanie, jeśli zmienisz swój styl życia, to znaczy zaczniesz się lepiej odżywiać, tu konkretnie rzucisz palenie i tak dalej, to ile lat zdrowia, życia lub zdrowia możesz zyskać? Ma to pomóc motywować. Czy to zadziała? Nie wiem. Ale państwo już troszeczkę zaczęli sprawdzać, tak, na takiej powszechnej populacji Polaków. Tak, to znaczy na razie jakby ten model jest udostępniony, ale nie rozpropagowany, w związku z tym jest to taka trochę otwarte testy jedynie. Widzimy, że po 2 tygodniach jakby monitorowania siebie no, model wykazał, że ta grupa pacjentów, która to stosowała, która niekoniecznie to byli ludzie z całkiem niezłym profilem ryzyka, zyskała po kilkadziesiąt dni, powiedzmy, życia. Ale wiemy, że gdyby stosować te nawyki dłużej, zyskają więcej. Co my musimy jeszcze pamiętać? My jesteśmy przyzwyczajeni, że badamy sobie cholesterol, badamy ciśnienie tętnicze, prawda, i obliczamy sobie ryzyko wystąpienia zawału serca. I jakby głównie podejmujemy działania, jeśli mamy duże ryzyko. Gro zgonów sercowo-naczyniowych to jest wśród osób z średnim ryzykiem, bo tych osób po prostu jest najwięcej i nawet jeśli oni mają niższe ryzyko, to jakby oni do tej puli... To jest, jakby są dwie takie od dawna zdefiniowane strategie prewencji w chorobach sercowo-naczyniowych, nie tylko w chorobach sercowo-naczyniowych. Strategia właśnie taka, że wyłapujemy osoby z wysokim ryzykiem, modyfikujemy ich ryzyko i one bardzo dużo zyskują. Każda indywidualnie dużo zyskuje.
A jest druga metoda, czyli gdzie próbujemy oddziaływać na całą populację. I wtedy ten zysk u indywidualnej osoby jest stosunkowo niski, bo te osoby wyjściowo mają to ryzyko bezwzględne, nieco niższe albo dużo niższe. Ale musimy pamiętać, że ponad 40% Polaków umiera na choroby sercowo-naczyniowe, co po prostu oznacza, że całożyciowe ryzyko zgonu z powodu choroby sercowo-naczyniowej wynosi ponad 40%. Czyli nawet te osoby z niskim ryzykiem warto, żeby je dalej optymalizowały. Jest taka praca z badania tego słynnego Framingham Heart Study, napisana przez profesora Donalda Lloyd-Jonesa, która mówi, że to jakby wniosek z niej jest taki, że to ryzyko całożyciowe jest niskie dopiero u osób, które mają optymalny profil ryzyka, czyli mają tych czynników ryzyka nie tylko mało, ale i optymalne, bo musimy pamiętać, że ciśnienie tętnicze wspomniane, to my sobie ustaliliśmy jakiś próg, że od 140 czy 130 opłaca się leczyć, bo korzyści z leczenia przewyższają szkody czy działania niepożądanych leków. Natomiast wiemy też doskonale, że wśród zdrowych osób, w tej chwili zdrowych, ci, którzy mają ciśnienie niższe, żyją po prostu dłużej przeciętnie i to sięga przynajmniej do 115 mm supertęci, czyli dużo poniżej tej granicy, którą uważamy za nadciśnienie. Czyli osoba, która ma 120 czy 130 ciśnienie tętnicze skurczowe i obniży je o 5 mm supertęci, obniży sobie ryzyko, mimo że jest zdrowa. To ja jeszcze wrócę do pani Joanny Bęż podpytać o to, w jakim wieku ludzie do państwa trafiają? Kiedy zaczynają się interesować swoim zdrowiem? Najczęściej tak naprawdę większość naszych klientów to są osoby po 40 roku życia. I tak mamy rzeczywiście, jak to w waszym teście zdrowia, też większość kobiet, no ale tak 60-40. Często są osoby, które już dbają o siebie, jak chcą po prostu mieć też narzędzia do tego, żeby po prostu wiedzieć, jak o siebie lepiej dbać. Słyszały na przykład w ogóle o sektorze longevity i chcą wiedzieć, czy używać resveratrol, czy metforminę, czy innego rodzaju rozwiązania, które rzeczywiście mają wykazane badania wpływają na długość życia. Oczywiście to jest temat rzeka, no bo to też u kobiet inaczej, u mężczyzn inaczej, w różnym wieku też są różnego rodzaju wyniki. Stąd naprawdę ta medycyna spersonalizowana to jest clue. Znaczy nie ma jednego rozwiązania na długowieczność dla wszystkich. To chciałabym też podkreślić. I naprawdę im więcej o sobie wiemy, im więcej się interesujemy swoim zdrowiem i jesteśmy w stanie korzystać, przynajmniej róbmy te co jakiś czas taki ten podstawowy czek, żeby wiedzieć chociaż z badań krwi, jak wygląda nasze ryzyko. Ale tak naprawdę w tej chwili są dostępne coraz więcej jest bardzo ciekawych narzędzi, które dają nam tą możliwość rzeczywiście zarządzania tym zdrowiem i to jeszcze posiadanie przyjemności z tego, no bo tak naprawdę chcemy też dojść do tego, żeby to zdrowie było nie takim przykrym obowiązkiem, o którym musimy zadbać, tylko żeby rzeczywiście mieć przyjemność w tym, żeby uprawiać odpowiedni styl życia i cieszyć się tym życiem. Padło słowo przyjemność, a jedzenie zwykle jest przyjemne. Panie profesorze, mam pytanie, czy jeżeli ktoś, no bo zwykle swoim zdrowiem zaczynamy się bardziej interesować im starsi jesteśmy. No więc jeżeli załóżmy przekroczyliśmy którąś tam dekadę życia, to czy możemy sobie powiedzieć, no tyle lat już nie dbałem o to zdrowie, to już to nic nie zmieni, albo właśnie jeszcze jestem taki młody, że no, zacznę się martwić o to zdrowie dopiero za jakieś 10 czy 20 lat. Czy te podejścia mają w ogóle sens? Jak najbardziej. Ja jeszcze zaraz do tego wrócę, ale chciałem może nawiązać jeszcze do wypowiedzi pani profesor odnośnie tych stulatków. Taki mam przykład. Mój przyjaciel, profesor Dobrzański, znany tutaj na pewno części państwa, miał ojca, który przeżył 102 lata, jeździł na rowerze jeszcze na działkę i postanowił się ożenić i miał 103, biedny zmarł. I profesor Dobrzański wyciągnął z tego wniosek, już nie chcę tu mówić, że nie warto się było mu żenić. Ale to tylko taka, przepraszam, tylko taka dygresja do tej sprawy. Natomiast bardzo mi się podoba też wypowiedź tu pani odnośnie spersonalizowanej
medycyny, diety spersonalizowanej, bo rzeczywiście każdy z nas jest inny i każdy chce żyć. I ja uważam, że nie należy mówić, że bardzo często ludzie może naszej starszej generacji mówili, a już mam tyle lat, to już nic po mnie. I czyli wchodzenie w taką świadomość powolnego schodzenia z tego świata. To jest tragedia. Ja bym radził, żeby sobie tak ludzie poczytali może trochę Hawkinsa, Siła czy Moc, Siła czy Moc, bo tam jest właśnie pokazana świadomość. Ludzie na pewnym poziomie świadomości, kiedy są cały apatyczni, kiedy są, uważają, że nic nie znaczą, oni wpadają w stres i rzeczywiście powoli schodzą z tego świata w tragiczny często sposób. Natomiast ludzie, którzy budują swoją świadomość bardzo pozytywną, pozytywnie myśląc, wytwarzając pozytywną energię, obracając się również w środowisku ludzi o dobrej energetyce, oni są zawsze uśmiechnięci, zawsze są życzliwi i ci ludzie, oni nie chcą umierać. Oni właśnie przeżywają setkę, może będą dłużej żyć. I teraz jeśli do tego nałoży się, do tej świadomości, budowania świadomości, do żywność wysokiej jakości, żywność właściwą formę diety, no to ci ludzie mający 100 i więcej lat będą zawsze radośni. Ja znam wiele osób, którzy przekroczyli 80, są bardzo czynni, chcą coś robić, pomagają wnukom, działają, po prostu działają i widać, że też się bardzo ostro odżywiają ostrożnie, już nie jedzą przesmażonych albo nadmiernie obrobionych termicznej żywności. Starają się, mają jakąś wiedzę, czyli tą świadomość oni zdobyli nie tylko na poziomie psychicznym, co jest bardzo ważne, bo w ten czasie jak się ma wysoką świadomość na poziomie psychicznym, przekraczającym tam 200 i tak dalej według skali Hawkinsa, to ci ludzie nie są podatni na stresy. Jak nie jest podatny na stres, to się dobrze czuje w każdym środowisku. Nawet jak deszcz pada, to mi fajnie jest, to odpocznę, książkę przeczytam, a nie piorunami rzuca. Więc tutaj mówiąc o przedłużaniu życia długowieczności, to jasne, ta epigenetyka, a ta epigenetyka to jest też właśnie budowanie świadomości w naszej. Dobre odżywianie, właściwie dobre to mówię, jest żywnością certyfikowaną, nisko przetworzoną, świeżą. Warzywa, owoce, właśnie ta natura. Tu powinna być natura i dlatego ekologia. No ja jeszcze raz wrócę do Zielonej Doliny, gdzie generalnie głosimy tam działanie proekologiczne, prozdrowotne. Właśnie ten spokój do naszej duszy, spokój ciała daje nam gwarancję, że będziemy się dobrze czuć przez całe życie. Dlatego ważna jest też tu edukacja. Budowanie tej świadomości, edukacja, która będzie połączona właśnie z tymi aspektami psychologicznymi i z żywieniem, tylko tak na marginesie, przecież po tym COVID-zie ile nieszczęść jest właśnie bardziej z powodów psychologicznych niż w aspekcie samego COVID-a. Także myślę, że warto włączyć w ten system edukacji jeszcze również stronę świadomości. Edukacja bardzo ważna, szczególnie, że jesteśmy na początku roku akademickiego, prawda? Wystartował z początkiem października, a rok szkolny się zaczął miesiąc temu, więc tym bardziej. Jeszcze tutaj widzę, że... Tak, chciałam strasznie coś dodać. Bardzo się cieszę, że pan profesor też do tego nawiązał. My pracujemy z takim międzynarodowym psychoimmunologiem, który badał różnych stulatków też na świecie i tak naprawdę tutaj to, co pan profesor powiedział, że osoby z pozytywnym nastawieniem, ale też coś, co się ładnie po angielsku nazywa purpose, czyli taki cel w życiu, taka też świadomość jakiegoś celu, zainteresowania, hobby. No przede wszystkim najważniejsza rada, nie czekać na emeryturę, w sensie, albo mieć jakiś plan na tą emeryturę, bo naprawdę bardzo wiele badań na świecie też pokazuje, że osoby, które przechodzą na emeryturę, a nie mają żadnego zainteresowania i planują, nie wiem, większość resztę życia spędzić przed telewizorem, po 2 latach, 2 lata później zaczynają mieć dużo różnych problemów chorobowych i bardzo często umierają przedwcześnie. Więc tutaj na pewno ten aspekt jest niesamowicie ważny i to też widzimy prowadząc nasze badania, bo też zajmujemy się snem chociażby, więc połączenie tego, jak się wysypiamy z tym, jakie mamy nastawienie i tym, co jemy, to mi się wydaje, że to jest jeden z najważniejszych, kluczowych elementów. Jeszcze pani profesor też chciała coś tak. Proszę państwa, no ja chciałabym połączyć praktykę lekarską z biologią i wrócę jednak do tego epigenomu, który jest łącznikiem pomiędzy środowiskiem a funkcją naszych genów, a to się przekłada na to, jak żyjemy i jak się starzejemy.
Mianowicie zawsze jest czas na interwencję. To znaczy, tak jak wspominałam, my się rodzimy z pewnym epigenomem i dlatego mamy różne tkanki, chociaż mamy jeden genom. I może ten epigenom, i ten epigenom z wiekiem troszeczkę się zmienia w stronę niekorzystną, co skutkuje zmianą aktywności naszych genów, co skutkuje starzeniem lub wzrostem ryzyka zachorowania na różne choroby. I my możemy temu przeciwdziałać. Im wcześniej podejmiemy interwencję, tym lepiej. To są te interwencje środowiskowe, o których Państwo mówili. Pierwszą interwencję możemy wręcz podjąć jeszcze, kiedy jesteśmy w macicy, czyli in utero u matki. Dlatego, że wtedy kształtuje nam się ten epigenom i on może mieć właśnie te subtelne zmiany albo takie, które w wieku dorosłym, kiedy człowiek już się urodzi i dojrzeje, będą korzystne lub będą niekorzystne. Czyli to jest tak zwane programowanie epigenetyczne. Co więcej, mówi się nawet, że pewnego rodzaju programowanie epigenetyczne może zajść co najmniej jedno, a nawet więcej pokoleń wstecz. To jest tak zwane dziedziczenie niegenetyczne. Jeszcze dobrych parę lat temu uważano, że jest to kompletna herezja mówić o tym, że cokolwiek się dziedziczy w sposób niezwiązany z genomem. A w tej chwili wiemy, że się dziedziczymy również pewne cechy epigenetyczne. Ale załóżmy, że ten etap życia wszyscy już mamy za sobą i nie możemy tutaj ingerować. Niezależnie od tego natomiast, czy ktoś ma 20 lat czy 50 lat, zawsze jest dobry moment na to, żeby interwencję środowiskową podjąć, ale im wcześniej, tym lepiej. Czyli jeżeli ktoś prowadzi tak zwany zdrowy tryb życia od młodych lat, to ma większą szansę na długie i zdrowe życie. I dlatego uważam, że pani wspomniała o szkole podstawowej, powinniśmy edukację prozdrowotną, ale taką prawdziwą, nie taką na chybił trafił czy na odwal się, przeprowadzać już w szkole podstawowej. Bo jeżeli rodzice czegoś nie wiedzą, to może nauczymy tego dzieci. I to zaowocuje nam również zyskiem ekonomicznym. W perspektywie kilkudziesięciu lat pewnie, kiedy ludzie będą się wolniej starzeć, będą mniej chorować, będziemy mieć mniejsze obciążenie służb socjalnych oraz systemu ochrony zdrowia i to będzie dobre w ogóle dla ekonomii. Także i uważam, że ta wczesna edukacja jest absolutnie kluczowa, a dla takich osób jak my, które już są całkiem dojrzałe, część z nas przynajmniej, no to właśnie taka świadoma interwencja przy pomocy odpowiednio wyszkolonych lekarzy, psychologów i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze pan profesor, czas już nam się kończy, ale jeszcze... Tak, tak. Bardzo mi się podobały wszystkie wątki, które pani profesor wymieniła, nie będę do nich nawiązywać, bo rzeczywiście ta edukacja... To dzieci mogą się uczyć w dobrych szkołach i uczyć rodziców. Tak Żydzi w 48, którzy państwo swoje, to dzieci się uczyły hebrajskiego i uczyły później rodziców, którzy nie umieli. Czyli jest to jeden ze sposobów nauczania. A ja chcę też taką pozytywną, bo tak sobie wynotowałem, w Science w 2014 roku została opublikowana ciekawa informacja. Zauważono taki czynnik Young Systemic Factors, GDF-11. Okazuje się, że ten faktor, że ten czynnik ma wysoki poziom przedłużania życia. On po prostu odbudowuje, następuje w pewnym sensie neurogeneza i jest jakaś szansa, to na razie na myszach były badania, jest wielu już po tym, pokazało się na temat tego faktoru GDF-11 i co się okazuje, że on jest właśnie pochodzenia naturalnego, biologicznego. Można go odzyskiwać, są prace prowadzone, być może, że będziemy mieli coś w rodzaju takiego nutraceutyka, będziemy mogli go w odpowiedniej formulacji podać i jeszcze nałożymy te wszystkie aspekty, które tu Państwo mówili, świadomość, szkolenie, edukacja i jeszcze takie coś, no to przed nami świetlane życie w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Musimy już niestety kończyć, choć pewnie moglibyśmy jeszcze tak przez kilka godzin rozmawiać, bo to temat niezwykle, niezwykle ciekawy. Dzisiaj przed państwem o długowieczności mówili pan profesor Tadeusz Trzyszka, pan doktor habilitowany Piotr Bandosz, pani Joanna Bęcz z Longevity Center i pani profesor Monika Puzianowska-Kuźnicka. Bardzo państwu dziękuję. G2. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forum.g2.com.